Cześć, witajcie. W tym poradniku pokażę Wam, jak w łatwy sposób zainstalować moda do Minecrafta. W tym wypadku posłuży się modem Too Many Items. Pierwsze, co musimy zrobić, to wejść do folderu z Minecraftem, czyli %appdata%. Wpisujemy to w szukaj i wchodzimy w ten folder lub w ten. Tutaj mamy od razu docelowo Minecrafta, a tutaj jakieś inne foldery i Minecraft jest pierwszy. I teraz wchodzimy do folderu bin. Ja już sobie tutaj dodałem do folderu z Minecraftem archiwum z Too Many Items. Nie musimy to robić, możemy to sobie wciągnąć na pulpit. Więc wchodzimy na bin i teraz mamy minecraft.jar, który musimy otworzyć za pomocą winrara, co jest ważne. I następnie kopiujemy te pliki z tego archiwum do tego. Potwierdzamy wszystko przyciskiem OK. No i wszystko jest OK, ale trzeba pamiętać, żeby usunąć folder meta.inf, jeśli jest to wasza pierwsza instalacja jakiegokolwiek modu. Powinien być tutaj. Ja już raz wgrywałem mod, więc nie muszę tego robić. I zaraz zobaczymy, czy już wszystko działa. Wejdźmy sobie do gry. OK, single player, testowy świat. No i mamy nasz Too Many Items za pomocą przycisku O. Oczywiście go wyłączamy. Wszystko będziecie mieć. Link do tego będziecie mieć w opisie, a przedstawienia tego moda będziecie mieć też w opisie. Więc do zobaczenia.